Siema, tutaj Bartek. TryHackMe. HTTP in details, czyli nasz po prostu protokół HTTP w szczegółach. No i co my tu mamy? HTTP to jest używane podczas przeglądania stron internetowych, opracowane przez Tima Berners-Lee w latach 1989-91. HTTP to zestaw reguł używanych do komunikacji z serwerem sieciowym. Co to jest HTTPS? To jest to samo co HTTP plus DSL. Okej, co oznacza HTTP? No to jest to Hyper Transfer. Na pozorowanej stronie internetowej po prawej stronie pojawia się problem. Gdy go znajdziesz, kliknij go, co to jest flaga. Kurwa, tutaj. Ja już to zrobiłem na takie obejście, że nikt się nie spodziewał. Nawet ja sam siebie się nie spodziewałem. Dobra. Request and response. Request i response. O Jezu, przepraszam. Gdy uzyskamy dostęp do strony, przeglądarka będzie musiała wydać żądanie, co to jest adres URL. Adres URL, czyli mamy tutaj schemę. Dalej mamy usera, który się loguje. Po małpie mamy host lub domenę. No, usera z hasłem. Host lub domenę, potem mamy port, ścieżkę. String, no i fragment. No i po kolei. Schema, czyli protokół HTTP, HTTPS, FTP i tak dalej. User. Niektóre usługi wymagają uwierzytelnienia, aby się zalogować. OK, host, IP czy tam hostname. Port, podstawa 8443, ale range jest taki. Path, nasza ścieżka, czyli do czego chcemy uzyskać dostęp, czy do roota, czy do innych miejsc. Query string, czyli dodatkowe informacje, które możemy chcieć, na przykład parametry. Fragment, odniesienie do lokalizacji na stronie, jest to powszechnie stosowane w przypadku stron o długiej treści. Taka ciekawostka, że fragment nie jest wysyłany do serwera bezpośrednio. Making a request, wykonywanie żądania, czyli tutaj mamy przykładowy request. Zaczynamy od metody, ścieżka oraz wersja protokołu, która będzie używana. No i dalej, tu mamy linię pierwszą, czyli mamy to co powiedziałem, linię drugą, czyli nasz host. Mówimy, że chcemy mieć tą stronę.
Linia trzecia, czyli mówimy, czego używamy. W tym wypadku używamy Firefox 87. Linia czwarta to jest referer, czyli informuje, że strona, która nas do niej skierowała, to tryhack me. Linia piąta to musi być pusta zawsze. Wydaje mi się, że muszą mieć dwie puste linie, ale w Getcie, ale mogę się mylić. No i tu mamy przykład, jak wygląda cały response, odpowiedź. Czyli linia pierwsza, czyli jest to wersja protokołu. Linia druga jest to serwer z wersją, która powinna być ukryta w takiej bezpiecznej konfiguracji. Linia trzecia to jest data i strefa czasowa. Kolejne to mamy content type, czyli jaki rodzaj informacji będzie wyświetlany. Content length, czyli długość tej odpowiedzi. Potem pusta linia, żeby potwierdzić, że się udało. No i w tym wypadku mamy 7 do 14, czyli informacje od strony. Jaka wersja protokołu jest używana? To będzie HTTP 1.1. Jaki nagłówek informuje, ile informacji? Content length. Teraz mamy metody HTTP. Zróbmy tak, będzie łatwiej coś widzieć. Mamy metody get, post, put, delete w tym wypadku. Naprawdę tych metod jest 20. I na przykład robiąc certyfikat a la Crest się tego można dowiedzieć. I dobra. Get pobiera dane. Post wysyła dane, potencjalnie no, nowe rekordy. Put przesyłania danych na serwer w celu aktualizacji. I delete służy do usuwania informacji rekordów. Jaka metoda została do tworzenia nowego użytkownika? No to post, ale widziałem też kwiatki takie, że było porobione to putem. Update your email put, ale też można być postem, ponieważ nie jest to zakazane. Został delete, usunięcie. No i metoda, która pokaże nowe artykuły. Ja bym dał geta. Świetnie, teraz mamy statusy. No i dobra, w skrócie, nie trzeba się uczyć tego na pamięć. Wystarczy, że się nauczyć, że jak jest jedynka z przodu, to jest informować klienta, że część została zaakceptowana i będzie kontynuowana. Nie są popularne. Dwójka to jest, że poszło wszystko ok i potem się dowiemy, co zależnie, może co ok i coś jeszcze. 300 to, że jest jakiś redirect, przekierowanie. 400, że jest to wystąpił błąd w żądaniu klienta. A 500, że wystąpił błąd po stronie serwera. No i tutaj mamy najpopularniejsze kody błędów, czyli takie. I dobra, kod odpowiedzi możesz otrzymać po utworzeniu nowego użytkownika lub artykułu na stronie. Mogę otrzymać 200. Jaki kod możesz, jeśli próbujesz uzyskać dostęp do strony, która nie istnieje? 404. Jeżeli do bazy danych, która aplikacja ulega awarii. 500. 503. I kod, jeżeli próbujesz edytować profil bez wcześniejszego zalogowania. Unauthorized, czy forbidden. No dobra, 401 albo 403. Może być. Tu mamy przykłady błędów. Na przykładzie Nginxa, Apache'a. I znowu Apache'a. Nie wiem, czemu dało Nginxa akurat tutaj. No i headery. Dalej mamy headery. Headery mamy najpopularniejsze host, user agent, content length, accepted encoding. To już było mówione. Tutaj no, po prostu przemówimy w przeglądarce, kim jesteśmy. Content length podczas wysyłania danych do serwera, treści oczekiwać informacji, okay, że niczego nie brakuje. Encoding to będzie informujemy serwer sieciowy, jakie metody kompresji obsługuje przeglądarka, dzięki czemu dane mogą być mniejsze do przesłania przez internet. No i cookie, zapamiętanie informacji o tobie, jak na przykład sesja i tak dalej. Set cookie to jest coś, co dostajemy zazwyczaj w responsie. No i to po prostu daje nam cookie do kolejnych żądań. I tyle. Cache control to jest, jak długo przechowywać zawartość na stronie. Content type to jest, jaki typ danych zwracamy. HTML, CSS, JavaScript, wideo, PDF-y, obrazy i tak dalej. No i content encoding, kompresja danych. No i tak było. O używanej przeglądarce. No to używanej przeglądarce użyjemy user agenta. Powiemy, kim jesteśmy.
jaki typ danych zwracamy. No to content type. No i chcemy powiedzieć, jaki nagłówek informuje serwer sieciowy o żądanej witrynie. No to chyba host, ale tak jest. Pewien 100% nie byłem. Teraz mamy cookiesy. No i dobra. Prawdopodobnie słyszałeś już o plikach cookie. To jest ta niewielka część danych przechowywana na Twoim komputerze. Pliki cookie są zapisywane, gdy otrzymujesz nagłówek set cookie z serwera internetowego. Następnie przy każdym kolejnym żądaniu wyślesz dane z plików cookie z powrotem na serwer sieciowy, ponieważ protokół HTTP jest bezstanowy, nie śledzi poprzednich żądań. Bla, 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 bla. No i w tym wypadku taką ścieżkę tutaj możemy. No, tutaj cookie akurat mówi, kim jesteśmy. No i w tym wypadku ona się wyświetla na stronie. Okej. Okay. Jaki nagłówek jest używany do zapisywania plików cookie na Twoim komputerze? Set cookie. Tu możemy zacząć w Firefoxie. Web Developer Tool, Developer Tool, Web Inspector w Safari, Edge'u, Explorerze, Inspect, Application i tu mamy. Nie będę teraz pokazywał, bo nie wiem, jak to się resetuje, ale pewnie się zresetuje do jutra. No i teraz ostatnia sekcja, czyli składanie requestów. Kurwa, musi to teraz wyjść. Dobra. Teraz coś, flaga, jak złożymy żądanie typu get, czyli go. What? Aha, do room, okej. Okay. Couldn't find roomy. Przepraszam, się łapy z czynienia z rootem. Teraz get do bloga. ID parameter. Za pomocą ikony koła zębatego. A tutaj będzie key ID value 1. Jezus. Delete. Okej, okay, no to teraz dajmy delete i dajmy user 1. Put to set parameter set to admin. Czyli user 2 putem i teraz key user 2 do admin. Missing parameter. Username parameter. Aha, dobra. Teraz git, ok? I post username of trahack me and password to let main to login. Postem na login. I teraz username to się równa THM i password to się równa let main. Koniec. No i tyle. Dzięki za uwagę. Na razie.